Podejmowano wiele prób ukazania życia Jezusa lub fragmentów tego życia na ekranie. Powstały liczne produkcje, niektóre były bardzo udane, inne mniej udane, a inne lepiej by było, żeby w ogóle nie powstawały. I chyba najbardziej współczesną próbą ukazania scen ewangelicznych na ekranie jest projekt zatytułowany The Chosen. Jest to 8 odcinków pierwszego sezonu, które opowiadają o życiu Pana Jezusa. Czy warto poświęcić czas na ten serial, czy lepiej go unikać? Gdzie można obejrzeć, a także co dobrego tam znajduję, a czego mi zabrakło? O tym w najnowszym odcinku Wideobloga w Koloradce. Witajcie serdecznie, zaczynamy. O tym serialu dowiedziałem się, myślę, że już ponad rok temu. Ktoś wysłał mi informację, że jest coś takiego jak The Chosen, można ściągnąć aplikację i tam obejrzeć film, serial o Panu Jezusie. Pomyślałem, okej, o Panu Jezusie, no to przecież mam Ewangelię, po co tam jeszcze serial oglądać, oglądałem już inne filmy, co właściwie ten serial może nowego wnieść. Więc odsunąłem na bok i nie zajmowałem się tym przez rok, aż do ostatniego miesiąca. Nie wiem jak to się stało, ale po prostu ściągnąłem aplikację, zacząłem oglądać pierwszy odcinek, chyba przy jakimś śniadaniu i bardzo, bardzo mi się spodobał. I obejrzałem wszystkie odcinki, oczywiście nie przy jednym śniadaniu, ale przez kolejne dni. I muszę przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczony tym serialem. Dlaczego? Takie trzy elementy. Pierwszy to taki, że grane tam postaci są odgrywane bardzo wiarygodnie. Nie są cukierkowate, nie są tandetne, ale pokazani są ci bohaterowie jako autentyczni ludzie przeżywający swoje problemy, swoje dramaty, swoje radości, swoją miłość do drugiego człowieka i do Pana Boga. Drugi element to to, że dodane tam interpretacje, czy jakby rozwinięcie, takie to wyobrażenie, jak to mogło wyglądać, które ma reżyser czy scenarzysta, one nie sprawiają, że serial jest uboższy, czy odciąga od treści ewangelicznych, ale wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej mi osobiście pomaga w wyobrażeniu sobie scen ewangelicznych, jeszcze bardziej pomaga w wejściu w te sceny, w medytacji, w rozważaniu Słowa Bożego. I trzeci element to to, że każda z głównych postaci, każdy z głównych bohaterów i bohaterek opowiada jakąś historię. Jest niepowtarzalną indywidualnością. I historie są jednocześnie dobrze znane, a z drugiej strony fascynujące. Fascynuje, jak na przykład chociażby, byłem bardzo ciekawy, jak oddane czy ukazane zostanie wesele w Kani Galilejskiej. Cud przemiany wody w wino. If not now, when? A w mojej pamięci najbardziej pozostali tacy bohaterowie serialu jak Jezus, Szymon, Nikodem i Mateusz. Jezus, chociaż jakoś tak się dziwnie o tym mówi jako bohaterze serialu, ale właśnie został tam on ukazany jako człowiek z krwi i kości, ale nie tylko człowiek, ale też aktor, który grał Jezusa, myślę, że w jakimś stopniu oczywiście, ale oddał tą tajemnicę, która w Jezusie była. Że to przekonanie o misji, to przekonanie o tym, że rozpoczyna ważne dzieło, to przekonanie o tym, że jest umiłowanym przez Ojca. He's a rogue who answers to no one. You asked me before if I knew his name. Now everyone knows his name. And I fear for his safety. Druga postać to Szymon. Człowiek taki w gorącej wodzie kąpany. Można powiedzieć, że taki gladiator. Jest tam w scenach, gdy walczy z kimś. Jednocześnie kochający mąż, borykający się z problemami finansowymi i który zaczyna, no znamy historię, spotkanie połów nad Jeziorem Galilejskim, pójście za Jezusem i tak dalej. To wszystko zostało oddane w taki nowy, świeży
sposób. Throw this down for a catch. I don't have a quarrel with you, teacher. But we've been doing this all night. Nothing. All right. Mateusz, celnik, człowiek skorumpowany, który jest na służbie okupanta, czyli Rzymian, i który też jest człowiekiem nieszczęśliwym, w którego sercu dzieje się jakaś walka, zmaganie. I też Ewangelia podaje, że Jezus powiedział: pójdź za mną, zostawił komorę celną i poszedł. A serial troszkę nas prowadzi w takiej filmowej narracji, co działo się przed. I Nikodem, jeden z religijnych liderów ówczesnych, autorytet, który oczekuje na Mesjasza, którego zaczyna fascynować osoba Jezusa, który z Jezusem także rozmawia i który staje przed bardzo trudnym wyborem. Jakim? Zobaczycie sami, oglądając serial The Chosen. Follow me. He performs miracles and seeks no credit? Who did this? I don't know his name. His time for men to know has not yet come. We've waited for you for so long, we believe. You have much bigger things ahead of you, Simon, son of Jonah. Szczerze polecam wam ten serial. Jedyny minus dla mnie, albo dwa minusy, to takie. Pierwszy to taki, że film, serial można oglądać tylko na urządzeniach mobilnych poprzez aplikację specjalną, którą się instaluje. A drugi minus to taki, że serial ma tylko 8 odcinków. Ale kręcone są już następne sezony. Kręcony jest aktualnie sezon drugi. Można sobie na YouTubie zobaczyć, jak to wygląda, a na trzeci sezon zbierane są fundusze. I nie wiem, czy się nie mylę, ale taka ciekawostka, że cały serial został sfinansowany, czy jest finansowany z ofiar tych, którzy chcieli się podzielić swoimi pieniędzmi, aby ten cały projekt powstał. Dziękuję wam za to kolejne spotkanie. Myślę, że serial The Chosen jest bardzo dobrą propozycją na takie też wielkopostne zamyślenia. I cóż, życzę wam owocnego czasu, wielkiego postu i dobrego przygotowania się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Trzymajcie się i szczęść Boże!